Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, witam się z wami w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy odcinek. I dzisiaj zastanawiam się, czy dobrym pomysłem nie byłoby odszukać nowego towarzysza. Pamiętam, że ostatnio mówiłam o tym, że jest to bez sensu i w ogóle po co, że jeszcze się z tym trochę wstrzymamy, ale w sumie doszło do mnie, że no jesteśmy już w trzecim rozdziale fabularnym i znając życie, wcale dużo tej gry nam nie zostało. Więc wyruszymy sobie tutaj do tego miejsca. Może z amfiteatru pójdziemy, bo z okolic zamku już żeśmy się szwendali. I tak, ja mam, widzę, mało mikstur, także będziemy musieli coś z tym poradzić. Ewentualnie, jak zaraz dobijemy sobie nowy poziom, to się nauczymy regeneracji życia, bo wydaje mi się, że jako Morkon może mi się to bardziej mimo wszystko przydać niż inne umiejętności. Ja i tak będę chciała chyba wykupić wszystkie umiejętności Morkona, także będziemy starali się to zrobić. Nie wiem, czy regeneracja życia działa podczas walki. To się jeszcze okaże. Natomiast wiem, że nie zostało nam do kolejnego poziomu zbyt dużo. O, tutaj biega jakiś raptor. Co prawda ja z raptorami się bić bardzo nie lubię. Ale no, exp to exp, także może nie marudźmy. Najważniejsze są nasze czary. Może uda mi się go w miarę szybko pokonać. Nie wiem, ile ja tego potrzebuję expa, ale na pewno te raptory mi to dadzą. Weźmiemy sobie, wyleczymy się. Bo jednak ważne to jest dla mnie. Nie chcę się rzucić w całe stado tych raptorów, dlatego poczekam, aż ten sam do mnie przyjdzie. Chyba udało mi się uniknąć. Pięknie. Mamy nowy poziom, ale jak już się tutaj szwendam, to bym chciała wybić wszystkie te raptory. Tu jest chyba przywódca stada, jak najbardziej. Dobra, nie przejmujemy się. No chyba, że jakiś raptor mnie dojedzie od boku. W ogóle widzę, że przywódców stada jest tak jakby dwóch. Nie wiem, czy jestem ślepa. Tak, bo są tak jakby dwa stada. Dobra. Okej. Zapiszemy się. Już nie będę się leczyć, tylko po prostu pójdę po tego raptora. Tu jest jakaś broń do zebrania. Młot bojowy. Dobra, dałam się trochę uderzyć, ale to nic. Zaraz pójdziemy sobie do Morkonów się nauczyć nowego skilla. Miałam zamiar nauczyć się innych rzeczy, co prawda. Chociaż... Tutaj potrzebujemy 5 siły. Tutaj cios w plecy mogłabym się nauczyć. Budowy potrzebuję też sporo. Te punkty wytrzymałości by się też przydały. Te eliksiry by mi się przydało wytworzyć. Ewentualnie tutaj się nauczyć nowego poziomu. Tutaj atrybut. Punkty atrybutów. To jest, że natychmiast otrzymujemy. To też jest plus jakiś tam. Ten mur książkowy podnosi nie opłaca. Za co? Za zbrodnie. Okej, nauczyciele są tańsi, dadzą ci zniżkę handlarze. To mnie akurat mało interesuje. Ale ta regeneracja zdrowia by się przydała. Nie ma tutaj regeneracji zdrowia? A ja mam wykupiony ten rytuał. To czemu ja go sobie nie wbiłam? Dobra, to musimy iść do cysterny, bo szybciej biegać i witalność to mi się chyba raczej nie opłaca. Dobra, czyli mamy punkty do rozdysponowania. Ale zanim to zrobimy, to pójdziemy sobie do cysterny. I nauczymy się... Boże, przypiszemy sobie po prostu coś. A odnośnie rozdania punktów, to muszę pomyśleć, bo jest naprawdę sporo umiejętności, które by się przydały. Tylko, że no, tych punktów mi cały czas brakuje. Ja potrzebuję Elex, czyli potrzebowalibyśmy... nie wiem, co zrobić. Ewentualnie sobie pooznaczać na mapie wszystkie... Czy ja dobrze biegnę? Nie mam pojęcia. Chyba nie. Wszystkie potrzebowalibyśmy sobie... Matko kochana, mam zaćmienie mózgu chyba. Szczególnie, że nie wiem, gdzie ja biegnę. Moment. A tu? Tutaj nie. Dobra, to pobiegnę już tędy, jak już tu wlazłam.
O co chodzi, Boże Święty, bo się gubię. Przydałoby się pozbierać sobie eliksiry z Aleksu, które możemy znaleźć w paru miejscach. Teraz, żebym się tego nie zgubiła, bo ja rzadko kiedy z tej strony przychodzę. To chyba tutaj powinnam biec. Albo nie tu? Nie, tutaj na wprost. Jezus kochany, dobra. Nie, nie tutaj. Moment. Może tu? Nie, dobrze. Bo nie mogę się wysłowić. Dobra. Te eliksiry eleksowe. One by nam dały możliwość podwyższenia sobie pewnych atrybutów. I to w sporej ilości, także to jest raczej rzecz, którą chciałabym zrobić. Wiecie co, polecimy sobie kawałek, bo... Dobra, o matko bosko. Dobra. Bez przeginki, nie? Wysoka szansa zawalenia. Dziękuję ci bardzo, Kroni. Tak. Z którego rytuału ja w sumie nie korzystam? Z tych, którym się nie przyda, to się zaraz okaże. Cysterna, czyli ołtarzyk, mówiąc wprost. Ja mam teraz ustawione, atakujesz szybciej, otrzymujesz mniejsze obrażenia od ataków wroga. Twoje ataki wręcz powodują większe obrażenia. Dobra, czyli to jest mi w sumie niepotrzebne. To się przyda. I myślę, że to by się przydało tutaj na najwyższym poziomie właśnie mieć. Także zrobimy sobie tak, że to usuniemy. O matko, nie tak. Usuń. To sobie... O Boże Święty, usuń. Tutaj sobie to dam. Chociaż najlepiej by było sobie to dać tak po środku, bo 60 punktów... 60% to jest dobra, myślę, myśl. Zdamy sobie to tutaj. I teraz tak, ataki wręcz większe obrażenia i mniejsze obrażenia od ataków wroga. O, to może byśmy sobie dali tu. A to byśmy sobie dali tutaj. I myślę, że tak zostaniemy chwilowo. Dobra, czyli to mamy załatwione. Dalej, to punkt umiejętności. Muszę sobie wypisać znowu umiejętności, które mnie interesują i będziemy sobie w to dawać. Paliwo mam do tego, dwa paliwa. To może na razie nie. U Morkonów to raczej mnie już to nie interesuje, to będzie kwestia wydawania punktów później, jak już mi nie będzie to potrzebne. Poszlibyśmy w te atrybuty, myślę sobie tutaj. Atrybut i atrybut. To się przyda, chociaż to powinnam odblokować na wcześniejszym etapie gry. Zacznijmy od tego. Tak myślę, kradzież kieszonkowa mnie nie interesuje, ślusarz mógłby się przydać. Czyli potrzebujemy zręczność sobie rozwinąć. Twórca broni. Ja się za bardzo raczej tym nie zajmuję. Raczej korzystam z broni, które znajdę sobie i w ogóle. Pancerz to trzeba sporo budowy. Przed szkodliwymi efektami statusu. Nie potrzebuję tego, bo mamy oczyszczenie z takich statusów. Niebezpieczeństwo. Szósty zmysł mi jest niepotrzebny. Mikstury zapewniają silniejsze efekty o 25%. No teraz zrezygnujemy z używania mikstur, więc mi to niepotrzebne. Poziom zdrowia dzięki jedzeniu to też nie. Regeneracja witalności. Czy mi to potrzebne? Nie wiem. Na stale zwiększa witalność. To by się w sumie przydało. Tylko czym się różni wytrzymałość od witalności? Dobre pytanie. Bez towarzyszy, no raczej z towarzyszami. Regeneruje twoje punkty życia. To punkty wytrzymałości są potrzebne. Ale to też mi nie będzie potrzebne, skoro będę miała tą regenerację u Morkonów. Dodatkowe punkty wytrzymałości. No nie wiem teraz w co pójść. Granaty nie potrzebuję, broń ciężka, broń tutaj. To mnie nie interesuje w ogóle, ten cios w plecy mi zalega. Broń do walki wręcz. Nie wiem czego się uczyć, powiem wam szczerze.
Ta budowa by mi się na pewno przydała. Ewentualnie sobie odblokować tego ślusarza, ale w sumie mam sporo wytrychów, więc mnie to raczej nie boli. Kurde, no nie ma już się za bardzo co uczyć. Niby tyle tych umiejętności, a niby nic. Dajmy sobie chyba w to, wydaje mi się, więc pójdziemy do Chloe. Ewentualnie pójdziemy do Ghosty, bo on też ma, widzę to. To do Ghosty pójdę z tym. No i zobaczymy. Ogólnie, jak widzicie, na samym początku takie rzeczy organizacyjne przydałyby się punkty umiejętności. I to bardzo. I to jest po prostu fakt, żeby się to przydało. Także będziemy próbowali coś w tę stronę tutaj kminić i robić. Czy ja dobrze idę do piwnicy? Nie. Piwnica jest w drugą stronę? Nie. Oczywiście już się gubię. Nienawidzę tego miejsca czasami. Kroni, przesuń się, chłopie. To chyba tutaj powinnam iść. I tutaj, no właśnie. Tak jeszcze myślę, co jest mi potrzebne z tych umiejętności. Wiadomo, no nie rozwinę wszystkiego, bo to nie jest fizycznie możliwe. A, to przecież słynny zabójca Kana, prawa ręka Bahadura. Co mogę dla ciebie zrobić? Ciekawe widzę. Naucz mnie czegoś i myślę, że... O, ty też uczysz przetrwania. A te dodatkowe punkty wytrzymałości może damy... Chociaż nie, dajmy sobie w to. Potrzebuję i tak sprytu, żeby dalej to rozwijać. I myślę, że ten spryt sobie rozwiniemy do 45. Chociaż z jednej strony nie wiem po co. Mamy teraz 20 punktów atrybutów. I teraz tak. Umiejętności jeszcze raz, które mnie interesują. A co mnie to? To jest budowa. Na pewno. Trzeba korzystać z okazji, jeśli się nadarzy. To jest walka, czyli siła, ale tu jest taki problem. Sami wiecie. Jest tragicznie. Widocznie, to wiecie co? Zajechać im w robocie na śmierć. Damy sobie od razu w spryt. Chcesz powiedzieć, brzmi to pewnie mało przekonująco. Tutaj do 45. Trzeba korzystać z okazji, jeśli się nadarzy. Obrażenia krytyczne się zwiększają. Dobra. Aż tak mi nie zależy. Tutaj maksymalne punkty ponoć życia. Się jest tragicznie. Dlaczego mam wrażenie, że się powtarzam? Okej. Okay. Jeśli wierzyć plotkom. Dobra, możemy się nauczyć dotąd. Potem już potrzeba 5 punktów. Sprzyja głupcom. Tutaj w ogóle potrzebuję 5. Zręczność, inteligencja. A zręczność, czy jest mi potrzebna? Nie wierz we wszystko, co słyszysz. Ponoć w Abessie jest tragicznie. Zręczność. Wiecie co, odsunę się, bo oni nie przestają gadać. Zręczność, czy jest mi potrzebna do czegoś? To ewentualnie do tego ślusarza. Kieszonkowiec. Tego górnictwa też mogłabym się wreszcie nauczyć. Ale widzę, że zręczność to już mi tak bardzo potrzebna nie będzie. Nie wierz we wszystko, co słyszysz. Tutaj mamy tego sprytu tyle, ile trzeba. Może pociśniemy sobie w ten spryt. Gdzieś na północy. Ponoć w Abessie jest tragiczne. Do fula. Planują zajechać im w robocie. Dobra, mamy to. I teraz tak od Ghosty już się nauczyłam, nie? Tak. Mamy trochę mało eleksitu, to nic się nie dzieje. W związku z tym ekwipunek. Odznaczę sobie tylko tutaj to. I jeszcze raz sobie teraz wrócimy do punktu, gdzie chciałam się udać, czyli tutaj. Też chciałabym się porozglądać troszeczkę za różnymi rzeczami takimi kolekcjonerskimi, czyli właśnie chociażby tymi fragmentami mapy, które mamy możliwość zdobyć. Tylko tutaj wiadomo, potrzebuję sobie odpalić mapkę i potrzebujemy przynajmniej jednego, czy tam, nie no, przynajmniej dwóch, trzech odcinków na to, żeby sobie to zbadać. Też warto będzie teraz trochę pochodzić i poekspić. Troszeczkę, że tak powiem, zluzować majty, bo naprawdę ja dużo eksplorowałam mimo wszystko w jedynce. Dużo mapy obeszłam tak naprawdę. Później pamiętam, że jeszcze poza serią, czyli jak już sobie skończyłam ją, to chodziłam po innych terenach. Ogólnie wszędzie tam, gdzie byłam, czy tam nie było mnie do końca, tylko w jakiejś tam części,
i znalazłam bardzo dużo fajnych rzeczy, plus udało mi się dobić chyba 3 poziomy. Dosłownie wtedy, wiecie, wybiłam wszystkie trolle, wszystko co po prostu chodzi. Ogólnie listę, gdzie są trolle, też przydałoby się znaleźć, bo dzięki nim jesteśmy w stanie tworzyć eliksiry, dzięki ich sercom konkretniej. Także to też nam się przyda, jeżeli chcę rozwinąć część umiejętności na najwyższym poziomie przed finałem. Plus właśnie pozbierać jakieś napoje eleksowe, których też mapa jest na internecie, z tego co mi się wydaje. A my, jak widzicie, jesteśmy w ruinach, w których coś skrzypi. No i warto się będzie porozglądać tutaj. Znajdziemy ostatniego towarzysza. Już chyba tutaj w ogóle byłam. Coś czuję. No właśnie, save jest pusty. Byłam tutaj, a naszego towarzysza nie spotkałam. I to mnie bardzo dziwi. No dobra, trudno się mówi. Tak czy inaczej, szukamy towarzysza Falka. Mogliśmy go w jedynce mieć jako towarzysza. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie. I tutaj też możemy go mieć jako towarzysza. Mi się ostatnio wydawało, że Fox może być naszym ostatnim towarzyszem, ale okazało się, że jednak nie. Także korzystajmy z tego i będziemy mieli nowego towarzysza, nowe zadania. Chcę też się tym zająć teraz, żeby później już pocisnąć fabułę i żeby takimi rzeczami pobocznymi były tylko właśnie te, to jakby udoskonalanie Jaxa. Falk chyba powinien być w tamtym miejscu, w tamtym budynku. Ale ja już korzystając z okazji chcę się rozejrzeć po całości. My tutaj byliśmy wykonując chyba zadanie z Drabem. Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Dziękuję, Kroni, nie domyśliłabym się. Tak mi się coś wydaje, że byliśmy tutaj właśnie z Drabem. Jednym miejscem, gdzie nie weszłam, to było to miejsce. Daj mi chwilę. Masz jakieś kłopoty? Interesujące. Właśnie tu ponownie zeszły się nasze drogi. Przewidywałem to, Jax. Czyżby? Mnie to zaskakuje. Wpaść na ulubionego cyborga właśnie tutaj. Spodziewałeś się mnie, Falk? Niebiosa się rozwarły. Najeźdźcy nas dopadli. Któż by nie przewidział, że w takiej chwili zjawi się obrońca ludzkości raz jeszcze gotów ocalić nasz świat? Sklebiasz mi, przyjacielu. Ale nikt nie byłby w stanie sprostać takim oczekiwaniom, a zwłaszcza ja. Wybawca powinien być bezinteresowny i zważać wyłącznie na innych. Dla mnie najwięcej znaczy przede wszystkim ja sam. Nie mylisz się. Gdyby jednak twoje samolubne czyny przyczyniły się też do przetrwania naszej planety, wówczas jej mieszkańcy z pewnością zaczęliby cię postrzegać jako pewnego rodzaju odkupiciela. Co tu w ogóle robisz? Dlaczego odłączyłeś się od reszty kleryków? Powierzono mi ważną misję. Mimo to chwilowo zamierzam ją zawiesić. Chciałbym cię bowiem o coś poprosić. Słucham. Chodzi o mój dalszy rozwój. Niestety utknąłem chyba w martwym punkcie i potrzebuję twojej pomocy. Nie osiągnąłeś już ostatniego stadium? Jesteś przecież w pełni funkcjonującą maszyną. Jak zamierzasz jeszcze ewoluować? Przeszedłem w życiu wiele etapów, podobnie jak człowiek, który wkracza w dorosłość. Mimo to daleko mi jeszcze do optymalnego stanu. To znaczy jakiego? Zdałem sobie sprawę z własnych ograniczeń. Pragnę więc stać się bardziej ludzki. No, to dosyć ambitny plan. To nie tylko plan, lecz także poczucie. Poczucie celu. Nieźle. Robot rozmyśla nad egzystencją.
to coś nowego. To dość osobliwe. Dopadł mnie niewytłumaczalny zew, który pcha mnie w kierunku działań dla mnie niepojętych. Irracjonalne zachowania są wszak typowe dla waszego gatunku. Dlatego też muszę dowiedzieć się więcej o ludziach, o waszych zwyczajach behawioralnych. Czy mógłbyś mnie w tym wesprzeć? Czego konkretnie ode mnie oczekujesz? Potrzebuję kogoś, kto przedstawi mi wszystkie aspekty człowieczeństwa. Potrzebny mi mentor, chętny udzielić odpowiedzi na pytania, które póki co wywołują sprzężenia zwrotne w moich układach. Do owych zakłóceń dochodzi już za często. Stanowią dla mnie przeszkodę na drodze do celu. Parę tygodni temu musiałem przeprowadzić częściowy reset, a następnie sesję diagnostyczno-poznawczą. Częściowy reset? Co cię do tego skłoniło? Nie miałem innego wyboru. Sparaliżował mnie pewien zasobożerny proces spowodowany próbami zrozumienia kwestii, trywialnych prawdopodobnie dla każdego człowieka. Pojmujesz chyba, że w sytuacji zagrożenia podobne zdarzenie może oznaczać mój koniec. Co więcej możesz mi opowiedzieć o tych twoich niewytłumaczalnych potrzebach zostania człowiekiem? Znajduję się w tym stanie już od 3 miesięcy. To chyba wina jakiejś zaszyfrowanej sekwencji, która zaczęła dokonywać przeprogramowania. Masz podejrzenia, co ją aktywowało? Analizuję to od dłuższego czasu. Niestety nie odnalazłem związku z żadnym wydarzeniem, które zdołałoby na to wpłynąć. Prawdopodobnie jest to kolejny wybryk mojego stwórcy, Konrada. Ty bez wątpienia rozważyłbyś taką okoliczność na moim miejscu. Trudno szybko zapomnieć. Pewnie potrafisz sobie wyobrazić, jak czują się jego dzieła. Tego, co się ze mną dzieje, nie da się wyjaśnić, przynajmniej na razie. Przybliż mi te kwestie, które nieomal cię sparaliżowały. Kierujecie się instynktem samozachowawczym, instynktem przetrwania. Jako maszynę wyposażono mnie w coś podobnego. Tyle, że w moim przypadku zarządza nim kod źródłowy. Brak tam miejsca na kreatywność, tak często widywaną u ludzi. W sytuacji zagrożenia nierzadko pokonujecie to, co was ogranicza. Możecie wówczas dokonywać czynów uważanych wcześniej za nieosiągalne. Uruchamiając procesy na potrzeby zrozumienia działania takiego schematu, nie jestem w stanie otrzymać zadowalających wyników. I sądzisz, że zdołam ci w tym pomóc? Chciałbym znaleźć się w sytuacji zagrażającej mojemu istnieniu, aby rozwinąć w sobie instynkt przetrwania. Mógłbym się do ciebie przyłączyć i wziąć udział w walce, której normalnie nie byłbym w stanie wygrać. Mam cię narazić na śmiertelne niebezpieczeństwo? Sam tego nie zrobię. Nie pozwala mi na to kod źródłowy. Czy to nie na tym polega instynkt przetrwania? Potrzebuję danych empirycznych do analizy. Potencjalnie mogę rozwinąć swoje umiejętności i pokonać ograniczenia, tak jak ludzie. Chyba trochę przeceniasz trwałość naszego życia. Sytuacje, o których mówisz, najczęściej kończą się śmiercią. Jestem gotów ponieść takie ryzyko. Niedaleko stąd leży niebezpieczny obszar. Moje oprogramowanie na ogół nie godzi się na to, bym przebywał w takich miejscach. Musisz wydać mi rozkaz wymarszu, a także mi towarzyszyć. Tylko w ten sposób pozyskam niezbędne informacje. Dobra, zaraz pójdziemy, tylko sobie oddeleguję Kroniego. Cholera! Kończy mi się. W porządku. Chodźmy. Prowadź. Świetnie. W
Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Za mną. Czas się bić! Słucham? A, zatruta osoba przyszła. Spoko. Dobra, nie myślałam, że będziemy... Co konkretnie jest takiego? Do pewnego stopnia nawet sama podróż spełnia moje wymagania. Wkrótce sam się przekonasz. Dobra, nie wiem dlaczego on mnie nagle nie lubi i ma do mnie jakieś pretensje, także może nie wnikajmy w to, tylko po prostu chodźmy za nim. Te zadania nie powinny być jakieś bardzo trudne, no bo Falka możemy znaleźć już wcześniej. Widzę, że tutaj jest jakaś chimera na przykład. Spójrz na to z mojej perspektywy. Nie istnieje żaden racjonalny powód, by się tam wybrać. Taka podróż zupełnie przeczy temu, do czego mnie zaprogramowano. No dobrze, rozumiem. Jak to jest, że ja tutaj biegłam i tej chimery nie było, a teraz nagle ona tutaj jest? To nie wiem. Ty, potworki się porespiły. Jak to jest możliwe? Przecież nawet działania wykonywane w prewencji powinny wynikać z twojego oprogramowania. Racja? Naprawdę sądzisz, że coś cię prowadzi? Prowadzi. Nadajesz temu, co chce zrozumieć, jakiś ezoteryczny i racjonalny wydźwięk. Ale owszem, taki mam cel. Dobra, no przynajmniej sobie podekspię troszeczkę, nie? Nie wiem, jak stoimy z czasem, bo sporo mi zeszło na takie rzeczy organizacyjne dzisiaj. Ale czy to coś złego? Myślę, że nie. Dobra, widzę, że się zrespiły potworki. W sumie to mi to nie przeszkadza. Przynajmniej troszkę expa nam wpadnie. Okej. Serio? Dobra, jeszcze punkt będziemy mieli niżej i będzie mi się chyba regenerowało życie z tego co kojarzę. Tak chyba to ustawiłam. Tam są jeszcze jakieś potworki, ale to już dobra. Dobra, przyspieszę trochę, bo jestem w tyle. Weź to lej. Dobra, no oczywiście już chodziłam tędy, nie? Także nie wiem, gdzie gościu może mnie prowadzić. Tam żeśmy na górze byli i tam chyba po tą czaszkę trolla żeśmy szli. Albo mi się wydaje. Pewnie to też mnie zaraz zaatakuje. Dobra, no nie będę marudzić. Muszę wyczuć jeszcze Falka, jak on reaguje na moje... O, to harpia jest, no właśnie. To by mi to pasowało, że tu byliśmy. Oj. Och, Holender. Jak ta moja regeneracja życia? No regeneruje mi się bardzo pomalutku, ale jednak. W sumie to jest okej. No dalej. A ty czemu aż tam zwiałeś? Widzę, że idziemy w jakieś naprawdę niebezpieczne miejsce. Podejrzewam, że będzie mi się regenerowało do właśnie tego punktu, gdzie mam, wiecie, ustaloną regenerację, tak jakby. No w sumie jestem zadowolona z tego, jak to wygląda tutaj. Tylko gdyby tak trafić te skeksy, nie? Nie wiem, czy mi się podczas... Regeneruje mi się też podczas walki, to fajnie. Powiem wam,
że chyba sobie przestawię tą regenerację na ten wyższy poziom, bo byśmy wtedy mieli praktycznie całe HP. To powinno wystarczyć. Dziękuję. I co? Czego się dzięki temu dowiedziałeś? Poczyniłem mnóstwo obserwacji. Mówiąc ściślej, odkryłem, jaki jest cel dobrowolnego narażania się na niebezpieczeństwo. Nie ma żadnego, o ile nie zmusza cię do tego sytuacja. Tak, właśnie tego nauczyło mnie to doświadczenie. Aż do dziś każdemu podjętemu przeze mnie działaniu przyświecał cel. Zaś to, co zrobiliśmy, było całkowicie irracjonalne i ryzykowne. Dziękuję za pomoc. Natychmiast przeprowadzę analizę pozyskanych danych. Nie będę cię zatrzymywał. Co tam nowego u ciebie? Przyjąłem dosyć dużą liczbę zleceń. Zapłata za moje usługi pozwala mi pokryć koszty utrzymania mojego systemu. Zostałeś najemnikiem? Ogólnie rzecz biorąc, tak. Większość moich klientów to inni klerycy. Działam głównie na rzecz społeczności. Przydałaby mi się twoja pomoc. Co gdybyś od teraz pracował dla mnie, jako mój towarzysz? Obecnie mam trochę czasu do dyspozycji. Odpowiedź brzmi tak. Mimo to wcześniej muszę jeszcze ukończyć inne zadania. Mnie to pasuje. Gdzie jestem potrzebny? W bastionie. Słyszałem o nim. Jak mi się zdaje, stacjonują tam wojownicy. To logiczne, że postrzegasz ich jako swoich ludzi. Pozostaje tylko kwestia mojego wynagrodzenia. Oczywiście otrzymasz honorarium za twój wkład. Źle mnie zrozumiałeś. Nie zdołam kontynuować badań bez człowieka, który posłuży mi za mentora. W zamian za wsparcie zamierzam od czasu do czasu skorzystać z twoich rad w tym zakresie. Sprawi mi to wielką przyjemność. Doskonale. Z radością się zatem do ciebie przyłączę. Dobra, widzę, że muszę z Falkiem. Chodź ze mną. Pewnie. Jak za starych, dobrych czasów, bo chyba tak to się mówi. Muszę chyba z Falkiem. Tak właśnie zachowałby się człowiek. Dziękuję za pochwałę. Muszę z Falkiem wybierać chyba środkową opcję dialogową, bo i ta u góry, i ta u dołu nie jest dobra ani trochę. Dobra, ten znacznik na mapie to możemy sobie już odznaczyć, bo już Falka mamy przy sobie. Pójdziemy sobie do bastionu, ja się tak prześpię z dwie nocki, czy tam jedną, aż Falk do mnie zagada. Chyba, że... Co tam u ciebie słychać, Falk? Funkcjonuje wedle cał... Dobra, tak jak myślałam, musimy się troszeczkę wysilić. Także prześpimy się trochę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Właśnie, bo ja mam teraz kącik tutaj Morkona, no nie? Czy ja mam tutaj dostęp do zmieniania sobie tych... No wiecie czego, czy mam ten taki ołtarzyk? Czy nie za bardzo? Fajnie by było, gdybym miała, bo bym nie musiała, wiecie... Mam ołtarz, Boże, jak dobrze. Okej, to w takim razie ja sobie tą regenerację dam tu. A taki wręcz damy sobie tutaj. I to damy sobie tutaj i zostaniemy w ten sposób. Super, bo zależało mi na tym właśnie. Spróbujemy się przespać, zobaczymy, czy Falk mi coś powie. Pewnie tak, bo mogliśmy go już dawno temu zwerbować. Chciałbym kontynuować badania. Pomożesz mi? Tak się umówiliśmy. Doskonale. Prędko ci więc wyjaśnię, na czym polega mój następny eksperyment. Jak już wiesz, dokładam starań, aby bardziej przypominać człowieka. Ludzi od innych istot odróżnia to, że bezinteresownie dzielą się własnym dobytkiem. Mhm. Pełna zgoda, ale w twoim przypadku... Przyznaję, to dość złożona sprawa. Zmagamy się tu z pewnym brakiem logiki. Czy altruizm jako koncepcję da się przepisać na algorytm? Nie mam zielonego pojęcia. Ja również. Dlatego też pragnę nabyć takie doświadczenie i przeanalizować jego przebieg. Czyli zamierzasz podarować komuś swoje rzeczy? Tak,
nie rozmawiamy wcale o niczym skomplikowanym. Mógłbym między innymi odstąpić komuś jedzenie. Jak na to wpadłeś? Już kiedyś całkiem się to udało. Problem w tym, że jako cyborg nie musisz jeść. Częstując kogoś swoimi zapasami, nie odkryjesz tajników ludzkiej natury. Proszę, rozwiń. Twój dobry uczynek powinien być szlachetny. Ofiarowując komuś jedzenie, które i tak na nic ci się nie przyda, nie staniesz się lepszy. Rozumiem. W takim razie, co gdybym je sprzedał, zamiast rozdawać? Wtedy całkowicie minąłbyś się z celem. Dobrze. Zróbmy więc tak, jak planowaliśmy. Potrzebuję trochę pożywienia, na przykład mięsa. Znajdziesz je bez wysiłku. Niestety, kompletnie się na tym nie znam. Poratujesz mnie? W porządku. Postaram się. 10 porcji chyba wystarczy. Gdy już je pozyskasz, chętnie je od ciebie odbiorę. Proszę, oto 10 porcji mięsa. Świetnie. Pora je rozdać. Sugeruję, abyś obdarował nimi osoby, których przyjaźń sobie cenisz. Wtedy wszystko nabierze większego sensu. Podpowiedz mi kogoś. Tjalk to dość krzepki wojownik. Jeśli zaoferujesz mu soczysty kawał mięsa, bez dwóch zdań się ucieszy. Ciekawy wybór. On jednak raczej nie potrzebuje pomocy. Kto jeszcze chodzi ci po głowie? Co sądzisz o myśliwych? Ciężko pracują, by wyżywić mieszkańców Bastionu. Nie jestem przekonany. Kto jak kto, ale oni bez wątpienia potrafią sami się zaopatrzyć w zapasy. Owszem, mimo to twój czyn oszczędziłby im wiele trudu. Czy wtedy zachowywałbym się bezinteresownie? W jakimś stopniu. O Kaję bym się nie martwił. Surowe mięso raczej na nic jej się nie przyda. Może Zouza? Nie, lepiej zostawić ją w spokoju. Prawdopodobnie prędzej wyrwałaby ci rękę. Twoim zdaniem, składając jej taką propozycję, zasługiwałbym na karę? Z jej punktu widzenia? Jak najbardziej. A co z Foxem? On też należy do myśliwych, zgadza się? No, owszem, ale o ile nie chcesz użerać się z jego dziwnym poczuciem humoru, to bym go odradzał. Istnieje cała masa innych kandydatów, ale mój dron bojowy się do tego nie nadaje. Już lepiej byś zrobił, zachowując mięso dla siebie. Na pewno? A co jeśli właśnie takiego doświadczenia mi brakuje? Sugerowałbym, żebyś przede wszystkim odezwał się do wymienionych osób. Doskonale. W takim razie do dzieła. Chyba nie będziesz miał już ze mnie pożytku. W końcu chcesz zostać miłosiernym altruistą. Zaiste. Niemniej jednak sam nieprędko się połapię, w jaki sposób powinienem wyrazić swoje zamiary. Wolałbym mieć swojego mentora przy sobie. W porządku. Skoro nalegasz, zajmijmy się tym razem. Pokażę ci, kto zasługuje na podarunek. Dziękuję ci. Twoje wsparcie jest nieocenione. Ach, cholera. No dobrze, miłosierne... Co? Miłosierne wsparcie. Dobra, no, spróbujmy jeszcze się tym zająć dziś. Bo dlaczego by w sumie nie? I tutaj mamy parę osób, więc podejdźmy do nich. Ze Zouzą będzie chyba problem. Czego? Przepraszam, masz może chwilę? Jebana puszka, o co chodzi? Jak widzisz, przyniosłem... Jeśli za moment stąd nie znikniesz, rozjebię cię na pół. Cóż, to znaczy... ja... Spajczył ci się twardy dysk? Powiedziałam, spierdalaj! Tak, oczywiście. Dobrze. Co za rozczarowanie. Nawet nie zdołam opisać tych uczuć. Namierzyłem kolejne chipy. Są w Ignadonie. Dobra robota. Słuchaj, zastanawiałem się, w jaki sposób niebianie osiągają symbiozę ze swoimi maszynami. Dokładnie tak samo jak Dawkins z hybrydą? Analiza zostanie przeprowadzona po odnalezieniu chipów. Nie możemy zrobić tego zdalnie?
Musimy przedzierać się przez te istoty za każdym razem? Czujnik ma ograniczony zasięg. Czyżby? Przecież wykryłeś te chipy z wielu kilometrów. Wraz z odległością spada precyzja analizy. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Dowódco? Jeden? Ach, 1-0-0, 1-1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 0, 1-0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. 1? 1. Że co? Wybacz nam. Pewnie. Tylko powiedz mi, co to było. Komunikacja binarna. Co takiego? Komunikacja binarna to wymiana algorytmów, zazwyczaj przyjmująca formę numeryczną i używana do aproksymacji w przypadku problemów dotyczących analizy matematycznej. W porządku, już wystarczy. Widzę, że będziecie się dobrze dogadywać. Jeden. To znaczy, tak. Do czego doszliśmy? Okej. Nie sądziłem, że to możliwe w przypadku cyborga. Pozwolę sobie przemilczeć ten temat. Może ruszajmy dalej i znajdźmy lepszego kandydata. Nie nazwałbym tej rozmowy idealną. Cześć, Falk. Dzień dobry, Kaju. Znamy się już od wielu lat. Aha, zaczyna się. Ale nigdy nie podziękowałem ci za pomoc i poświęcenie. Że co? Przyjmij ten kawałek mięsa w dowód wdzięczności za naszą współpracę. Och, nie trzeba. Ja tylko wykonywałam swoje obowiązki. Ale dziękuję, doceniam to. Cała przyjemność po mojej stronie. Życzę ci miłego dnia. Tak, ja tobie też. Nie nazwałbym tej rozmowy idealną. Sądzę, że mogłaby udać się lepiej. Potrzebny mi ktoś, kto naprawdę doceni moją hojność. Spróbujmy ponownie. Odezwijmy się do kolejnego kandydata. Co my tu mamy? Witaj, berserku. Proszę, proszę, to przecież ten cyborg z Zamku Kleryków. Zgadza się, chciałem... Tak, ja też. Przepraszam, co takiego? No tak, to znaczy my, wyrzutki, musimy trzymać się razem, nie? Wyrzutki? Nie, zasadniczo. Oczywiście, zawsze chętnie, wystarczy poprosić. Ach, dobrze, w takim razie... Nie wstydź się, możesz spytać o wszystko. No dalej. Ja tylko... Wiem, całkowicie rozumiem, trzymaj tak dalej. Naprawdę? Jasne, świetnie sobie radzisz, imponująco wręcz, ale niestety czas już na mnie. I pamiętaj, wal śmiało. Dalej. Ach, nie inaczej. Miłego dnia. Robi się coraz lepiej. Nie nazwałbym tego Fox jest cudowny. Idealny. Sądzę, że mogłaby udać się lepiej. Widzę, że do Nery to nawet iść nie mogę. No dobrze. Tak, o co chodzi? Mam coś dla pana, dowódco. Proszę przyjąć to mięso. W dowód uznania. Czuję się wobec pana zobowiązany za wsparcie naszej społeczności. Proszę potraktować to jako wyraz wdzięczności. Dziękuję. Bardzo to doceniam. Cała przyjemność po mojej stronie. Miłego dnia. Ej, chwileczkę. Co tu się dzieje? O co chodzi? Nikt tak... Ludzie zazwyczaj... No gadaj! Co zepsułeś? Nie, naprawdę chciałem... To nic takiego. Pewien eksperyment społeczny. No dobra. Nie przeszkadzaj sobie. Przyjąłem. Poszło niemal jak po maśle. Chciałbym to od razu powtórzyć, jeśli nie masz nic przeciwko. Proszę, upewnij się, że kandydat będzie odpowiedni. Jasne, skoro tego ci trzeba. Dobra, mamy jeszcze dwóch panów. No ja nie wiem, jak ten eksperyment nam pójdzie. Dzisiaj, jak widzicie, będzie trochę dłuższy odcinek, ale to chyba nic złego.
Czasami fajnie jest trochę dłużej pograć. Kolejny pewnie będę starała się zrobić krótszy, ale bardziej spójny, bo myślę, że pójdziemy na te maszkary z... Kim? Z Kronim chyba. Czasami sobie zapominam, że tutaj też są ludzie po tej stronie. Kaczuszki sobie chodzą. Dobra. Ej. Cześć. Czego do cholery chcesz? Jesteś łowcą, zgadza się? Nie twój interes. To prawda, chciałbym jednak... Nie kończ. Mam sporo roboty, a ty trujesz mi dupę. Lepiej więc spadaj i przestań płoszyć zwierzynę, tak? Przepraszam, nie zamierzałem ci przeszkadzać. Po prostu... Ale właśnie mi przeszkadzasz. Odwal się. Tak, oczywiście. Ja tylko... Spierdalaj. Jak sobie życzysz. Rozpoczynam proces spierdalanie. Co za rozczarowanie. Nawet nie zdołam opisać tych uczuć. No słuchaj, przykro mi. Cześć. O, cześć. Jesteś myśliwym, prawda? A ty... klerykiem. Zgadza się. Mam dla ciebie porcję mięsa. Surowe mięcho? Nie pogardzę. Ile udało ci się zdobyć? Wystarczająco. W takim razie co za nie chcesz? To prezent. Pragnąłem tylko wam pomóc. Wdechę. Dawaj je tutaj, zajmę się nim później. Chociaż... czekaj no. Chyba nie przyjdziesz kiedy indziej domagać się zapłaty, co? Dług u kogoś z góry to ostatnie, czego mi potrzeba. Co? Nie, nie. Ja... No to w porządku. Dzięki. Nie ma za co. Do usług. Przyjąłem. Skończyłeś już eksperyment? Czujesz się bardziej ludzki? Tymczasem zgromadziłem już chyba dosyć informacji. Jestem ci bardzo wdzięczny za pomoc. Dziękuję. Ja. Czy była to dobra okazja do nauki? Dostrzegłem zarówno jej mocne, jak i słabe strony. Nie zdołałem wychwycić schematu, który pozwoliłby mi przewidzieć reakcję tych osób na mój przejaw dobrodziejstwa. W kwestii zrozumienia ludzkich zachowań wciąż mam spore braki w wiedzy, a także wiele przeszkód do pokonania. Nie mogę się doczekać, aż się z nimi uporamy. Dziękuję. Do tego czasu zajmę się analizą zebranych danych. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i już w kolejnym zajmiemy się kolejnymi zadaniami z Kronim U4 oraz z Falkiem. Nie wiem, czy w tej kolejności, czy nie, ale na pewno Falka będę chciała jeszcze bliżej poznać, bo z Kronim jednak mamy zadania w jakiejś tam części zrobione. Także te chipy na razie zostawimy sobie, ale myślę, że ambitne eksperymenty to będzie to, co jest mi teraz potrzebne do szczęścia. Dzięki wam serdecznie jeszcze raz, do kolejnego, cześć!